Witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Rafik i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka Dark Souls 3 Wyzwanie, tylko piromancja. Jesteśmy w Kapliczce Zjednoczenia, porozmawiamy z postaciami, które znajdują się, dawno tego nie robiliśmy, oraz oddamy przedmioty, które zdobyliśmy. Ciri przybyła ponownie do Kapliczki Zjednoczenia. Hello again. I have since heard a great deal about you. For one, that you are most gentle of heart. I too am bound by duty, but can offer you my sign. I hear that cordial intrusion lays the path to embers. If I can be of help, by all means, do call upon me. Blessing of the moon upon your journey. Nasza sława nas wyprzedza. Ciri zaoferowała nam swoją pomoc. Porozmawiajmy z Howardem, marudnym rycerzem. The Undead Legion of Farron is a caravan of undead, sworn by wolf's blood to contain the abyss. The Legion will bury a kingdom at the first sign of exposure. Joyous bunch, really. Gaining admission to the Legion is a matter of some ceremony. Inside their keep, snuffing out the flames of three altars opens the door to the wolf blood. Even accursed undead want to believe they're special, it seems. I pity the sorry souls. Dostaliśmy spóźnione informacje, jak dostać się do Legionu Nieumarłych. Aha, thou'rt returned, and a fine day it is. So, happened upon any twisted souls? Zobaczymy, co ma do powiedzenia Ludlek. Ah, most illustrious Lord Seeker. Or should I say, Lord Slayer? Fine kindling for the thrones, is it not? Each soul truly worthy of lordship. And all slain by thy hand, to bind them to their thrones, even in death. Oh, I have no qualms, for as we are to our thrones, thou art to thy duty. In fact, methinks thou'st helped these poor lords along their rightful path. Dowiadujemy się ciekawych informacji na temat lordów. Za zabicie starego króla demonów możemy otrzymać jedną z najlepszych piromancji. Ślady po zasiewie chaosu zajmuje dwa sloty czarów. Treat the firekeeper not with discourtesy. She is much like thee. Prisoners both. Kept to link the fire. Oddamy popioły. Ah, well met, Ashen One. Handlarce poszerzymy tym samym asortyment. Oddajemy popioły strażnika grobów. Passing fine ash thou hast given. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares content thee.
Możemy zakupić więcej żaru, buteleczkę do odnawiania many, zielony punkt do odnawiania staminy, fioletową kępkę mchu oraz kępkę kwitnącego fioletowego mchu do leczenia trucizny i toksyny. Pigułki robaka różnego rodzaju, proszek naprawczy, kukri, bombę zapalającą, buffy nakładane na broń od ognia błyskawic, mroku, trucizny oraz krwawienia, nęcące czaszki, talizmany, pryzmaty, kość wiodącą do domu, odłamki tytanitu, podstawowe czary i cuda. Powiększył nam się asortyment broni, sztylet, krótki miecz, bułat, Morgenstern, znany z wszystkich Dark Soulsów, halabarda, półksiężycowy topór, bardzo dobry łuk kompozytowy, ostór czarodzieja, talizmany dla cudotwórcy, tarcza. Pojawił się też spory wybór zbroi. Podstawowa kolczasta zbroja. Mamy również zbroję nieumarłego legionu, z którym walczyliśmy. Zbroję zjednoczenia. Zbroję czarnego żelaza. O tym, jak zabiliśmy dwukrotnie rycerza w katakumbach, który nas atakował. Mamy również całą zbroję Horacego. Cały strój wygnańca. Kapelusz kryształowego mędrca. Kurzana zbroja. Oraz koronę wielkiego władcy Wolnira. Oraz dwa rodzaje strzał i bełt. Możemy zakupić także pierścień życia. Oraz pierścień tarczy Lloyda. Ashen One, be sure to bring more souls. Andre, dla ciebie nie mamy żadnego węgla. Możemy jedynie wzmocnić lub naprawić broń, a także przydzielić lub wzmocnić buteleczki Estusa. Oh, hello, you're back. And in one piece. Well, now it's time I do my part, huh? Goodbye. And stay safe. Z Greyratem też na razie nie możemy niczego więcej zrobić. Speak thy desire. Honorable Lord of Hollows. Zakupimy świętą księgę z Braillem z Londoru. Till we meet again. May the dark sigil guide thee.
mamy sporo tomów piromancji, które oddamy Korniksowi. I am pleased to have a pupil as dedicated as you. Oddajemy piromancje kartuskie. Well, I've never seen anything like this. This inscription. This tome is from the catacombs. Fascinating. On this day, the teacher learns alongside the pupil. Oddajemy tom piromancji z Izolitu. Ah, what have we here? A pyromancy tome from Izolith. Then you found the home of pyromancy. Brilliant. I will never curse being old and undead again. Now, show it here, quickly. Let us channel them together. The primal pyromancy is known only to old Master Salaman. Mamy do oddania jeszcze tom piromancji Quelane. Ah, what have we here? By the gods, this inscription reads... Quelana, the ancient deity, one of the witches of Izolith. The last Izolith i Quelana jest znana z Dark Souls 1. But I regret to say, I cannot accept this. Quelana's pyromancies are for witches and must be learned from a mistress. But thank you for allowing me to peer upon such a thing. If only I were a woman. Musimy znaleźć nauczycielkę piromancji. Korniks nie chce tych tomów piromancji przyjąć. Została nam jeszcze piromancja strażnika grobów. I'm afraid I cannot accept this. This pyromancy tome is dark and delves into the depths of men where an untouchable flame resides. I cannot comprehend this myself. Let alone teach it to you. It is a spell forbidden in the Great Swamp, and nearly everywhere else too. Only one terribly afflicted or burdened by deep sorrow could begin to understand this. Dwa tomy piromancji, których nie chce przyjąć Korniks, musimy znaleźć nauczycielkę piromancji wiedźma z Izolitu. Tylko kobieta może władać tymi tomami oraz wiedźma. Są to potężne piromancje, których Korniks nie chce się podjąć, żeby nas uczyć. Zdobywamy Burzę Chaosu, bardzo potężny czar piromancji. Drugi najlepszy czar piromancji, który możemy zdobyć poprzez oddanie tomów piromancji. Jest to wielka ognista sfera chaosu. Drugi najlepszy czar piromancji możemy zdobyć poprzez piec transpozycyjny. Wielkie zarzewie chaosu. Zdobywamy również falę kwasu. Kartuski płomień łuku możemy nakładać na broń oraz kartuski znak. Pozostałe czary piromancji mieliśmy. Do not be gone for long. What is a teacher without a pupil? Back again, I see. I suppose this means you're after sorceries. It is folly to claim lives recklessly, friend. Do not be tempted. No matter the victim's stature, every killing
as a consequence. Even as I bloodied my hands, I never realized this simple truth. There I was, the very definition of a fool. Come again. Czary nas nie interesują. Będziemy oddawać zwoje, ale czary nie będą w naszym kręgu zainteresowania. Zmienimy sobie odzienie. Na zbroję skrzydlatego rycerza. Wyruszamy dalszą podróż. Zaczynając w ognisku wielkiego władcy Volnira. Wychodzimy z kartuskich katakomb prosto do Mroźnej Doliny. Mamy tutaj podpowiedź, że jeżeli chcemy przejść dalej, musimy użyć lalki, musimy ją mieć przy sobie. Zaatakował nas strażnik, po zabiciu którego otrzymujemy prawe oko Pontifa. Pierścień wzmacnia nasze ataki, każdy następny, coraz bardziej. Przez barierę nie przeszlibyśmy, gdybyśmy nie pokonali
biskupów głębin i nie otrzymali małej lalki. Ktoś wiodąca do domu. Bariera by nas powstrzymała, gdybyśmy nie posiadali małej lalki. Kępka oszronionego mchu. Spowalnia odmrożenia, niweluje odmrożenia. Zdobywamy duszę starego Wygi. Dużą duszę starego Wiarusa. Mieszkańcy Irytylu. Wyznawcy pontyfika Sullivana. Kolejna dusza starego Wygi. Możemy zdobyć cały strój. Rycerza pontyfika. Są to udręczone duchy Irytylu. Nie można otworzyć z tej strony. Straszliwe jęki. Po drugiej stronie widzimy misjonarkę. Zdobywamy duży odłamek tytanitu. Przed nami procesja rozkwitający zielony pąk. Zwiększa nam czasowo jeszcze bardziej odnawianie energii, wytrzymałości.
na górze. Strażniczka, wiedźma. Kępka oszronionego mchu. Szybko musimy dostać się do wiedźmy. Duży odłamek tytanitu. Przed nami patrol. Nieumarłych rycerzy i rytylu. Z których możemy również zdobyć cały ich strój oraz wyposażenia. Tarcza rycerza pontyfika oraz zakrzywiony miecz rycerza pontyfika wypadły. Lodowych duchów wojowników. Migoczący tytanit. Przed nami iluzoryczna bariera. Duży odłamek tytanitu. Dotarliśmy do misjonarki, którą widzieliśmy z drugiej strony. Za zabicie otrzymujemy podgryzanie Doris. Jest to rój, który wyrzuca i nadaje krwawienie. Należy do kategorii czarów cudów. Cud autorstwa obłąkanej ewangelistki Doris. Przyzywa duży rój kąsających wrogów i insektów. Oraz zdobywamy gałąź wiedźmodrzewa, który noszę przy sobie. Zwiększa on szybkość rzucania czarów, cudów, piromancji. Używane także przez magów do rzucania czarów. Noszone w ręce. Dodaje nam szybkości do
rzucania wszelkich rodzajów czarów. Możemy otworzyć teraz bramę. Bardzo bajkowe pejzaże. Przypominające Bloodborne'a lokacje. Przed nami kolejna procesja. Tutaj widzimy dwa duchy. Są to duchy lordów, z którymi walczyliśmy. Jest to Tancerka z Mroźnej Doliny oraz Wort z Mroźnej Doliny, zanim zamienili się w krwawe bestie. Między innymi używając lewego oka Pontifa zdobywamy dużą duszę starego Wiarusa, duży odłamek tytanitu. Dotarliśmy do kaplicy. Dobrze, moi drodzy, tutaj zakończymy odcinek. Dziękuję za oglądanie i zapraszam was do kolejnego odcinka.